Wyborczy maraton trwa. Za trochę ponad miesiąc znów wyruszymy do urn. Już 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Te zamkną trójskok wyborczy zapoczątkowany 15 października. Kampania choć krótka, to stawka jest duża, więc partie w eurowyborach stawiają na sprawdzonych polityków. W województwie śląskim zapowiada się ciekawa rywalizacja, o której opowie teraz Karolina Komada. W 2019 roku był jedynką na liście Wiosny Roberta Biedronia. Zdobył ponad 48 tysięcy głosów i zadebiutował w europarlamencie. 5 lat później ponownie ubiega się o mandat europosła, ale tym razem z trzeciego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. To jest rozsądny krok, bo po prostu część moich wyborców już dawno głosuje na Koalicję Obywatelską. Ja nie jestem radykalnie lewicowy, nigdy nie byłem i nie odpowiada ta narracja partii Razem, zwłaszcza w tym kontekście takiej skrajnej, socjalnej narracji partii Razem. I podjąłem taką, moim zdaniem, zdroworozsądkową, śląską decyzję, przemyślaną. Mam swoją agendę działań, też w sprawie śląskiej wiadomo, ale nie tylko. I chcę się po prostu zweryfikować, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście te moje 5 lat pracy w regionie i w parlamencie rezonuje na wyborców. Na czele listy Koalicji Obywatelskiej jest minister aktywów państwowych Borys Budka, natomiast jedynką na liście Lewicy jest poseł Maciej Konieczny. Cała prawica uderza w eurosceptyczne tony. Ważne, żeby w Europie był silny proeuropejski głos, który nie boi się upominać o silną Europę, o Europę, która inwestuje w energetykę jądrową, w kolej, która odważnie idzie do przodu. Jedynką trzeciej drogi jest wiceminister do spraw cyfryzacji Michał Gramatyka, a Konfederacji Marcin Sypniewski. Politycy tej partii mają jasno określony cel. Chcą, żeby Parlament Europejski przestał produkować masowo przepisy, które ich zdaniem szkodzą Polsce. My mówimy, po pierwsze Polska, powinniśmy zająć się w końcu swoimi problemami, a nie zajmować się walką ze zmianami klimatu czy innymi rzeczami forsowanymi przez polityków unijnych, przez unijnych eurokratów. My mamy swoje problemy, powinniśmy je rozwiązywać. Na pierwszym miejscu listy Prawa i Sprawiedliwości znalazła się Jadwiga Wiśniewska. Wszystkim obietnicom i postulatom kandydujących do europarlamentu przygląda się kończący swoją kadencję Jan Olbrycht. Europoseł przyznaje, że przed Unią Europejską jest wiele wyzwań i zagrożeń. Klasycznym przykładem jest Zielony Ład, który jest pewną wieloletnią strategią. To nie jest żaden przepis. To jest wieloletnia strategia, za którą idzie bardzo wiele nowych przepisów, które wywołują kontrowersje, bo są różne sposoby patrzenia na to, że powinno być szybciej, bądź wolniej, bardziej radykalnie, mniej radykalnie. No, protesty rolników wyraźnie pokazały, że zbyt radykalne i zbyt szybkie działania niestety nie będą akceptowane społecznie. Co są nowe wyzwania, które trzeba, z którymi trzeba sobie dać radę? To jest kwestia niezależności energetycznej. To są wyzwania, z którymi, przed którymi Unia stoi. Natomiast ja bym je wyraźnie oddzielił od zagrożeń, gdzie trzeba po prostu ratować sytuację, tak jak chociażby wtedy, kiedy była pandemia. A aktualnym przykładem zagrożeń jest wojna na Ukrainie i nielegalny napływ emigrantów.